Cieszę się ogromnie, że dzisiaj podpisaliśmy kolejne porozumienie. Porozumienie z Portem Lotniczym Lublin. Jest to trzecie porozumienie, bo już mamy porozumienie z przedsiębiorstwem Porty Lotnicze, mamy porozumienie z Balicami, z Portem Lotniczym koło Krakowa, mamy także porozumienie z Portem Lotniczym w Lublinie i to są ważne porozumienia z tego względu, że transport lotniczy zaczyna być coraz bardziej popularny. Polacy latają po całym świecie, a szczególnie po Europie. Chcemy, żeby także pasażerowie niepełnosprawni mogli liczyć na to, że w portach lotniczych nie ma żadnych barier, że są tam oczekiwani, że personel jest przygotowany do kontaktu i do komunikacji z nimi, że podróż lotnicza będzie przebiegała w warunkach jak najbardziej życzliwych i korzystnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Porozumienie, które podpisaliśmy, mówi o różnych rodzajach dostępności. Nie tylko o dostępności portów lotniczych, transportu samolotowego, ale także o szkoleniu personelu, także o tworzeniu miejsc pracy w portach lotniczych dla osób niepełnosprawnych. Będziemy współpracować z zarządem portu lotniczego, żeby takie miejsca pracy były tworzone w portach lotniczych i żeby osoby niepełnosprawne, które chcą tutaj pracować, miały taką szansę. Dzisiejsze wydarzenie na naszym lotnisku jest bardzo miłym i dobrym wydarzeniem, z którym wierzymy wiele nadziei na poprawę warunków zarówno dla pasażerów, jak i dla osób niepełnosprawnych, które pracują na lotnisku. Myślę, że można również pomyśleć o rozszerzeniu oferty pracy dla osób niepełnosprawnych i w tym obszarze widzę takie możliwości. Nie jest to pierwsze spotkanie z sztuką osób niepełnosprawnych na lotnisku. Gościliśmy już wystawy, jak i koncert, który cieszył się ogromnie dużym powodzeniem. Dlatego zawsze chętnie zapraszam osoby niepełnosprawne na lotnisko.